Romantyzm, charakterystyka, najważniejsze informacje. Romantyzm był to okres w kulturze trwający od lat 90. XVIII wieku do połowy XIX wieku. Chociaż słowo okres może nie jest zbyt właściwe, był to raczej nurt w kulturze. Romantyzm zwłaszcza wpływał na poezję, literaturę, malarstwo, ale też oczywiście na muzykę. Pamiętajmy, że romantyzm to bardzo ważny element, jeśli chodzi o naszą historię. Twórcami romantyzmu. Tworzącymi w tym czasie były najważniejsze, jedne z najważniejszych postaci, które miały olbrzymi wpływ na naszą kulturę i do tej pory są uważane za takie podstawowe postacie naszej kultury. Ale o tym będzie w materiale, gdzie będę mówił o polskim romantyzmie. Romantyzm przeciwstawiał się temu racjonalizmowi i klasycyzmowi, jaki miał miejsce do tej pory. To było coś nowego, to było inne spojrzenie na świat. Niż te dwa wcześniejsze nurty. Romantyzm to bardziej takie irracjonalne spojrzenie na to, co nas otacza. Bardziej racjonalny był wcześniejszy nurt oświecenia, gdzie patrzono na świat przez moc naszego rozumu. Romantyzm to moc intuicji, wiary, przeczuć coś bardziej poza tym racjonalnym spojrzeniem naszego rozumu. Romantyzm był bardziej buntem przeciw ustalonym regu regułom społecznym, politycznym oraz takim bardziej oraz przeciwko takiemu bardziej naukowemu podejściu do natury oraz do człowieka. Romantycy dzielili świat na to co widzialne, to co możemy poznawać za pomocą naszych zmysłów, oraz na to co duchowe, niewidzialne. I tą część świata trzeba poznawać według nich przez wiarę, przez intuicję i według tych twórców ta część była troszkę ważniejsza. W oświeceniu człowiek wierzył, że można zapanować nad światem. Romantycy cieszyli się tym, że natura jest nieposkromiona, więc wolano dzikość, egzotykę, nieuporządkowanie. Godzono się z tym nieuporządkowaniem, z tym brakiem tak wielkiego wpływu człowieka na to, co nas otacza. Romantycy woleli się po prostu inspirować tą naturą. Romantycy też bardziej inspirowali się, jeśli chodzi o historię, średniowieczem, które do tej pory w kulturze było czymś takim niezbyt szanowanym. Wcześniejsze epoki wolały coś ze starożytności, coś z tych okresów, kiedy ta twórczość wydawała im się taka bardziej wzniosła. Romantyzm podszedł do tego inaczej. On spojrzał bardziej przychylnym okiem właśnie na średniowiecze. Romantycy mocno podkreślali taki Indywidualizm, w głównie w odniesieniu do uczuć, do przeżyć. Każdy był inny, inaczej według Romantyków podchodził do życia, do tego, co go dotyka. Romantyzm to też zwrot w stronę sztuki ludowej, gdzie romantycy szukali takiego niezmiennego od setek lat ducha narodu. Po prostu rozpoczęto, zaczęto wzorować się na tej kulturze chłopskiej. Do tej pory była ona traktowana jako coś o wiele gorszego. Coś, co w ogóle nie jest artystom, sztuce potrzebne, ponieważ jest taka słaba, pierwotna, nic nie wnosząca. A tu w czasie romantyzmu spojrzano na to w inny sposób. Spojrzano na tą sztukę, można powiedzieć chłopską, tak to nazwijmy już, jako na coś, co może dać taki impuls, na czym można się wzorować. W postawie romantyzmu można dostrzec takie przeciwstawianie się. Istniejącej rzeczywistości, prawdy według nich należało szukać wewnątrz siebie, to właśnie życie wewnętrzne jest według było wówczas czymś bardzo ważnym, tak samo jak na przykład przeżycia psychiczne. To zwrócenie uwagi na emocje, uczucia, duchowość było bardzo ważnym elementem. Do tego skupiano się oczywiście na jednostce, na tym, jak ona przeżywa te emocje, te uczucia. I można powiedzieć, przekładano to na takie lepsze zrozumienie człowieka, oraz pokazywano, że odbiorca sztuki również powinien właśnie poprzez te emocje, uczucia tej jednostki, również powinien na tym korzystać, coś z tego niejako wyciągać. Te emocje były wyrażane w bardzo mocny sposób. Miłość, nienawiść to wszystko było mocne, twarde, takie duże. Jakkolwiek by to nie brzmiało, o bardzo dużej mocy, o takie sformułowanie można powiedzieć jest lepsze. Ta miłość była potężna, chociaż najczęściej nieszczęśliwa, tragiczna, ale potężna. Gigantyczny wpływ tej miłości był odczuwalny, podobnie z innymi emocjami i uczuciami. Ten bunt przeciw takiej rzeczywistości przekładał się też na bunt przeciw tyranii, takiej absolutnej władzy. Z tym, że człowiek jest zniewolony, jest komuś podległy. Romantyzm to taki okres, kiedy dochodziło do wielu powstań, rewolucji, i dlatego można powiedzieć, że ten romantyzm jest takim bardzo ważnym elementem, i twórcy z tego okresu są bardzo ważnym elementem dla Polaków, dla Polski. Wtedy Polska straciła swoją niepodległość i po prostu przyszło nam się mierzyć z nowymi rzeczami. Należy też wspomnieć, o inspirowaniu się historią. Historycy mieli spory wpływ na romantyków, ale warto pamiętać, że gdy czegoś nie wiedziano z tej historii, to po prostu trzeba było sobie to dopowiedzieć, coś wymyślić. I to ten element też jest bardzo ważnym elementem romantyzmu. Może wymienimy kilku tych najważniejszych twórców. Jeśli chodzi o literaturę, to oczywiście Adam Mickiewicz, Aleksander Puszkin, Johann Wolfgang Goethe. Friedrich Schiller. Jeśli mówimy o kompozytorach, to oczywiście Fryderyk Chopin, Hector Berlioz, Robert Schumann, Franciszek Liszt, Felix Mendelssohn, Bartoldi. Kiedy mówimy o malarzach, to najczęściej wspomina się Francisco de Goya oraz Eugène de la Delacroix. Mam nadzieję, że powiedziałem, że dobrze to wypowiedziałem. Więc jak widać, romantyzm to coś bardzo ważnego, szerokiego można też wspomnieć o tych ideach, które niejako towarzyszyły romantyzmowi. Po pierwsze, to taka tęsknota za takim rajskim światem, próba wyrwania się z tego zwykłego, nudnego, szarego codziennego życia, szukanie ideałów w miłości, w uczuciach. Dlatego artysta był odbierany jako ktoś cudowny, kto miał takie umiejętności wręcz zbliżone do boskich, który mógł pomagać. Tym zwykłym ludziom zbliżyć się do tego ideału. Była duża fascynacja żywiołowością natury, tajemniczością, fantastyką i to, co najważniejsze, nie najważniejsze, ale to, co wspominałem taki protest wobec klasycyzmowi, harmonii, taka duża zmiana, jeśli chodzi na, o to spojrzenie na świat, na to, jak to wszystko wyglądało i jak przedstawiano po prostu ten. Świat, oczywiście duże umiłowanie wolności człowieka, dlatego, tutaj wspomniałem o tych walkach narodowo-wyzwoleńczych, że po prostu człowiek ma być wolny, ma mieć własną wolę, każdy jest indywidualnością i żaden inny człowiek nie może go po prostu więzić, być nad nim, mieć nad nim przewagę. I oczywiście duże czerpanie z, z tego folkloru, z sztuki ludowej. Oraz ta fascynacja kulturą średniowieczną. Nie będziemy już tutaj wchodzić w kierunki artystyczne, tym może zajmiemy się w innych, można powiedzieć, materiałach. Pamiętajmy, że ten romantyzm to był naprawdę całkiem ważny element naszej kultury, naszej świadomości. Pamiętasz, ponieważ, no tak jak wspomniałem, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin i cała masa innych twórców, pisarzy, poetów, Kompozytorów, malarzy, którzy odcisnęli naprawdę duży ślad na naszej kulturze. Chociaż pamiętajmy, że inne epoki, inne nurty też były ważne. Ale dzisiaj o Romantyzmie przedłużam, więc kończymy. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej.